ein Hotspot? Tu jest tego najwięcej. Tony amunicji. Leży jeszcze od wojny. Dno nie było rozminowane. Lata mijają i nikt się nie przejmuje. Znalazłem raport, który opisuje dyslokację broni chemicznej z magazynów i składów w Stanach Zjednoczonych od lat 40. po 60. Wynika z niego, że część broni chemicznej została zatopiona w morzu. Patrząc na to jezioro, każdy powie, tu nie może być żadnej amunicji, nie widać jej, widać piękny akwen, więc co by tu robiły bomby? A jednak one tu są i płacimy za to wysoką cenę. Pewnego dnia, gdy wyciągaliśmy sieci, poczułem dziwny, nieznany zapach, od którego kręciło się w głowie. Oczy zaczęły mnie palić. Nie widziałem dobrze i nie mogłem swobodnie oddychać. Pod powierzchnią wody tykają bomby z opóźnionym zapłonem. Milion ton niewykorzystanych pocisków chemicznych zalega dna mórz na całym świecie. Ich trująca zawartość powoli wycieka. Oto nieznana historia, ujawniona za sprawą najnowszych osiągnięć techniki oraz świeżo odtajnionych dokumentów. Śmierć przyczajona w głębinach. Broń chemiczna w swoich najróżniejszych formach znana jest już od czasów starożytnych. Jednak jej szerokie zastosowanie w warunkach bojowych datuje się od czasów I wojny światowej. Pierwszy skuteczny atak z użyciem chloru miał miejsce podczas drugiej bitwy pod Ypres 22 czerwca 1915 roku na 6-kilometrowym odcinku frontu. Później stosowano też inne substancje. Jednak prawdziwy przełom nastąpił w roku 1917, gdy po raz pierwszy użyto iperytu siarkowego. Nazwano go królem gazów bojowych. Nowa broń niszczyła ludzkie ciało od środka i od zewnątrz. Jako pierwsze atakowane były oczy. Gaz powodował silne pieczenie przechodzące w bolesny obrzęk powiek i szybką, czasem nieodwracalną utratę wzroku wskutek zmętnienia soczewki oka. Płuca były niszczone na poziomie komórkowym. Efektem był kaszel i krwawienie. Na tkankach płuc pojawiały się pęcherzyki utrudniające oddychanie i prowadzące do obrzęku oraz śmierci, nie dalej jak 10 dni od kontaktu z substancją. Najbardziej widoczne efekty gazu pojawiały się na skórze. Czerwone podrażnienia, na których wyrastały niezwykle bolesne pęcherze, napełnione żółtawą cieczą. Okres międzywojenny sprzyjał produkcji broni chemicznej. Większość programów wojskowych była tajna. Agencje wywiadu nie znały więc skali i zaawansowania badań przeciwnika. Jak zwykle w takich wypadkach zakładano więc najbardziej pesymistyczny scenariusz. Oto nowy arsenał, budowany od początku obecnego kryzysu. Fabryki są w pełnej gotowości i w jeden dzień mogą wyprodukować więcej iperytu niż stworzyliśmy przez całą I wojnę światową. Amerykanie zakupili 51 milionów pocisków chemicznych oraz milion bomb, a także 100 tysięcy ręcznych rozpylaczy. Mieli gigantyczne zapasy, 135 tysięcy ton gazu. Jednak oczekiwana przez wszystkich wojna chemiczna nigdy nie wybuchła. Na konferencji w Poczdamie zwycięzcy alianci podzielili między siebie chemiczne zapasy przeciwnika i zatopili je w morzu. Wydawało się to wówczas najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Program objęto klauzulą tajności do roku 2008. Broń chemiczną zatapiano na całym świecie. W Morzu Japońskim, w Oceanie Indyjskim, w Bałtyku, Morzu Północnym, Atlantyku, a nawet w pobliżu francuskiego Lazurowego Wybrzeża. Nasze dochodzenie rozpoczyna się we Włoszech.
Opinia publiczna nie miała pojęcia o składowaniu broni chemicznej w morzu. Prawdę odkrył mediolański reporter Gianluca Di Feo, autor bestsellerowej książki Państwowe trucizny. Zainteresowałem się problemem włoskiej broni chemicznej przez przypadek. Po zamachach na World Trade Center 11 września 2001 roku, gdy planowano inwazję na Irak, głośno było o tamtejszej broni chemicznej. Pomyślałem wtedy, że przecież w latach 30. Włochy były światową potęgą w tej dziedzinie. Jak wiele broni chemicznej wówczas wyprodukowano, a przede wszystkim, co się z nią potem stało? Broń chemiczna pojawiła się we Włoszech dopiero po przyjęciu władzy przez Mussoliniego w 1925 roku. Faszystowski rząd zainicjował wówczas szeroko zakrojony program badawczy. Produkcja zwiększyła się dziesięciokrotnie. Inwestowano w nowe fabryki, w których wytwarzano ogromne ilości iperytu, arszeniku i chloru z przeznaczeniem do celów bojowych. Wojny w Etiopii i Libii były świetnymi poligonami doświadczalnymi. Szukano najbardziej skutecznych dawek i sposobów rozprzestrzeniania gazów. Włosi znaleźli sobie króliki doświadczalne, na których mogli obserwować efekty nowej broni. Widzimy tu dane o ilości broni chemicznej we włoskich magazynach na początku II wojny światowej. Cały kraj był nią gęsto nasycony, włącznie z Sycylią i Sardynią. Jednak najwięcej broni rozlokowano na północy. Część z tego wpadła w ręce aliantów, resztę przejęli Niemcy. Znalezione przez Di Feo dokumenty ujawniły nieznane dotąd fakty na temat zatapiania włoskiej broni chemicznej przez obie strony konfliktu. Jak wynika z oryginalnych dokumentów, znajdujących się w archiwach Luftwaffe, w 1944 roku Niemcy rozpoczęli zatapianie dużych ilości broni w Adriatyku, nieopodal miejscowości Urbino i Pesaro. W kontrolowanych przez hitlerowców składach znajdowało się 8930 ton materiałów chemicznych. Większość z tego trafiła do morza. Odpowiedni rozkaz wydał osobiście Adolf Hitler. Włoską broń chemiczną zatapiali również alianci. Skłonił ich do tego jeden zuchwały nalot. 2 grudnia 1943 roku niemieckie lotnictwo zbombardowało port w Bari, wywołując największą katastrofę ekologiczną na Morzu Śródziemnym. Jeden ze statków przewoził ładunek broni chemicznej. Znajdowało się na nim nie mniej niż 1000 średniej wielkości bomb lotniczych. Nikt nie poinformował zarządu portu ani personelu wojskowego o obecności tak niebezpiecznego transportu. Wszystko było trzymane w tajemnicy. Dopiero gdy rozszalał się pożar, a wybuchy dosłownie rozerwały statek na pół, pojawiły się oznaki skażenia chemicznego, szczególnie czytelne były symptomy iperytu. Wielu lekarzy wojskowych, szczególnie amerykańskich, doszło do wniosku, że w porcie musiała być składowana broń chemiczna. Na iperyt wskazywały charakterystyczne pęcherze, pojawiające się na rękach pacjentów, a także częste uszkodzenia narządów wzroku. Alianci, nie chcąc dawać pożywki niemieckiej propagandzie, trzymali transporty broni chemicznej w ścisłej tajemnicy. W efekcie jednak utrudniło to niesienie pomocy setkom Włochów, gdy chmura trującego gazu dryfowała nad ich miastem. Było to największe skażenie chemiczne w historii Europy. Utajnienie informacji na temat rodzaju przechowywanej broni sprawiło, że społeczeństwo nie uświadamiało sobie skali niebezpieczeństwa. W efekcie skutki tej katastrofy przez wiele lat zagrażały życiu i zdrowiu całej miejscowej populacji, a także środowisku naturalnemu.
la bonifica è proseguita fino a tutti gli anni 50. Hanno continuato a trovare anche bombe. W porcie pozostały niewybuchy najróżniejszych rodzajów bomb. Operacja rozminowywania tego basenu trwała do lat 50., ale do dziś na dnie morza znajdowane są jeszcze pojedyncze obiekty. Gdy oczyszczono teren portu, broń chemiczna została zabrana z Bari i wyrzucona do Morza Adriatyckiego w pobliżu portów Barletta, Trani i Molfetta. Najgorszy wypadek zdarzył się któregoś pięknego letniego dnia. Wyciągaliśmy sieci. Pamiętam, że były całe w jakiejś ciemnobrązowej mazi i bardzo śmierdziały. To był dziwny zapach. Nigdy nie czułem czegoś podobnego. Kiedy wyciągnęliśmy już wszystkie, smród stał się nie do wytrzymania. Nie dało się oddychać i zaraz potem zemdlałem. Nic więcej nie pamiętam. Najdziwniejsze, że jeszcze tego samego dnia podobnie zachorował mój kolega. Dwa albo trzy dni później to samo stało się z jeszcze jednym rybakiem. Działo się tak regularnie, niemal dzień za dniem, od sierpnia do listopada 2008 roku. Chorowaliśmy praktycznie podczas każdego połowu. Wszystko zaczęło się tuż po wojnie. Chorowali rybacy, którzy w sieciach wyciągali z morza bomby i przez to mieli kontakt z tymi substancjami. Oficjalnie zarejestrowano 250 przypadków, ale tych niezarejestrowanych było znacznie więcej. Były też wypadki śmiertelne, ale nie pamiętam dokładnie kiedy. To było jakoś w 1952 albo 3 roku. Zmarła wtedy cała załoga kutra. Wszyscy wiedzą, co się dzieje, ale nikt nie chce o tym głośno mówić, bo co będzie, jeśli zamkną nasze łowiska? Molfetta żyje z rybołówstwa. Dokąd mieliby się przenieść rybacy? Jak zarabiać na życie? Tutaj z rybołówstwa utrzymują się setki rodzin. Nikt nie chce głośno mówić o bombach. Każdy się boi. Włoskie Ministerstwo Środowiska realizowało wiele programów badawczych dla określenia zagrożeń, jakie może powodować zatopiona broń chemiczna. Najważniejszy, o nazwie Red Code, rozpoczął się w 1997 roku. Program Red Code miał dwa główne zadania. Pierwsze to identyfikacja najważniejszych podmorskich składowisk broni chemicznej. W tym celu prowadzono badania archiwów oraz wywiady z rybakami, którzy wyławiali z morza amunicję. Drugim zadaniem była ocena wpływu toksycznych substancji na morską faunę w miejscach, gdzie zatopiono najwięcej broni. Posiadamy zapisy wideo pokazujące skorodowane bomby leżące w morskiej wodzie już od 50 lat. Przez dziury w obudowie można zobaczyć, czym są napełnione. Na dnie panuje niska temperatura, to też gazy bojowe przyjmują tam postać stałą. Widzimy, że substancje wydostają się na zewnątrz i rozprzestrzeniają po dnie morskim. Jest oczywiste, że chociaż minęło pół wieku, to środki chemiczne nie straciły swojej toksyczności. Za sprawą korozji wydostają się one z pojemników, a będąc cięższymi od wody, zalegają na dnie. W efekcie ryby morskie są w stałym kontakcie z trującymi substancjami. Przeprowadziliśmy też badania ryb. Przede wszystkim kongera europejskiego, nazwa łacińska conger conger, oraz ryby o łacińskiej nazwie Heliocenus dactylopterus. Oba gatunki żyją głównie na dnie morskim i gnieżdżą się w rozpadlinach skalnych. Bardzo często za schronienie obierają więc skorodowane bomby. Dove vivere.
Wbrew pozorom, największym niebezpieczeństwem, jakie niesie iperyt, nie są podrażnienia i uszkodzenia skóry. Substancja ta działa również w mniej widoczny sposób. Molekuły iperytu łączą się z DNA żywych organizmów i rozrywają podwójną spiralę kwasu, powodując uszkodzenia na poziomie genetycznym. Na początku problem ten ograniczał się tylko do obszarów, w których faktycznie zatapiano broń chemiczną. Jednak przez lata bomby były przypadkowo wyławiane przez rybaków, po czym wyrzucane z powrotem do morza, ale już w innych miejscach. W taki sposób zanieczyszczenie rozprzestrzeniało się przez całe dekady. Podobnie mają się sprawy na północy Europy, w Morzu Bałtyckim. Podczas II wojny światowej Akwenten stał się areną zmagań trzech flot – niemieckiej, fińskiej i sowieckiej. Dziś Bałtyk cieszy się złą sławą najbardziej zanieczyszczonego akwenu na świecie. Mamy coś. Tutaj. Wygląda na bombę lotniczą. Możemy wypłynąć w głąb morza na 2, 3, a nawet 4 kilometry, a głębokość wody nie schodzi poniżej 20 metrów i całe dno usiane jest niewybuchami. Jestem biologiem morza i badaczem środowiska naturalnego. Od 10 lat zajmuję się zatopioną amunicją. Moja specjalność to składowiska chemicznych środków bojowych na niemieckich wodach terytorialnych. Analizując mapy morskie, natrafiłem na obszary oznaczone jako brudna amunicja. Zaciekawiło mnie to. Więc zwróciłem się do władz o dokładniejsze informacje. Nie potrafili mi jednak dać żadnej odpowiedzi. Poświęciłem wiele miesięcy na poszukiwania śladów zatapianej amunicji. Ostatecznie ustaliłem, że w pobliżu Helgolandu, na niemieckich wodach Morza Północnego, a także w Zatoce Flensburskiej i Lubeckiej, na Morzu Bałtyckim, wyrzucano do wody pociski napełnione środkami chemicznymi. Przez lata zapewniano nas, że broń chemiczna znajduje się daleko od wybrzeża, w pobliżu Bornholmu i w cieśninie Skagerrak. To dostatecznie daleko od plaż, by zniwelować ryzyko bezpośredniego kontaktu z toksycznymi substancjami. Dziś wiemy, że w niemieckich wodach przybrzeżnych znajduje się co najmniej 1,5 miliona ton konwencjonalnej amunicji, a także broń chemiczna. Trzeba działać szybko, szczególnie jeśli chodzi o amunicję chemiczną w wodach przybrzeżnych. Tymczasem temat ten jest najczęściej zamiatany pod dywan. Panuje przekonanie, że lepiej nie podnosić go w publicznej dyskusji, bo mogłoby to zaszkodzić naszemu przemysłowi turystycznemu. Polityka czasów zimnej wojny uniemożliwiała prowadzenie badań nad skutkami zatapiania broni chemicznej w wodach Bałtyku. Jednak po upadku Związku Sowieckiego naukowcy dostali zielone światło. Polska Akademia Nauk rozpoczęła program o nazwie KEMSI. Jesteśmy jedną z 11 instytucji działających w krajach nadbałtyckich, Szwecji, Finlandii, Niemczech, Litwie i Polsce. Bałtyk stał się cennym zasobem. Pojawiają się w nim nowe rurociągi, turbiny wiatrowe, kable, a wszystko to wymaga dostępu do dna morskiego. Niebezpiecznie jest zaczynać takie prace bez rzetelnej informacji. Zajmujemy się oceną ryzyka związanego z zalegającą na dnie morskim amunicją z czasów II wojny światowej. Badamy jej położenie, zanieczyszczenie morza wokół składowisk oraz wpływ substancji chemicznych na ekosystem. Znajdujemy się nad największym składowiskiem na Morzu Bałtyckim, zlokalizowanym w głębi bornholmskiej.
Zatopiono tu około 30 tysięcy ton materiałów wybuchowych. Spodziewano się, że ładunek ugrzęźnie w błotnistych osadach na dnie i nie będzie dryfować w inne rejony morza. Wierzono, że wody w pobliżu dna są całkowicie nieruchome. Żadnych prądów głębinowych, żadnego ruchu wody. Bomby miały tam zostać na zawsze. Dziś wiemy, że przez ten obszar przechodzi słona woda z Morza Północnego, która przemieszcza się ku dalszym rejonom Bałtyku. Zatem jeśli osady na dnie zostały zanieczyszczone, to substancje toksyczne rozsiewają się stąd na całe morze. Daj nam mostek, tylko Marek. Postanowiliśmy pobrać próbki z dna morskiego wokół obiektów w odległości pół metra od bomb. Miejsca te są prawdopodobnie skażone iperytem oraz innymi substancjami chemicznymi. W takich warunkach można pracować tylko przy pomocy robota. Czasem znajdujemy całkowicie skorodowane bomby, których zawartość wyciekła i zebrała się na dnie w postaci brył. Toksyczne substancje przedostają się do otoczenia. Nie wiemy, jak szybko postępuje ten proces, ponieważ niektóre obiekty przetrwały w stanie nienaruszonym, a inne zupełnie się rozpadły. Wydaje się, że w wodzie morskiej toksyny rozkładają się na bardziej stabilne związki chemiczne. Niektóre z tych stabilniejszych substancji pozostają tak samo trujące. Iperyt przekształca się w tiodiglikol, który w morzu ulega stuprocentowej hydrolizacji, zamieniając się w nieszkodliwą siarkę, węgiel oraz wodór. Jednak substancje tworzone na bazie arsenu rozkładają się ostatecznie w nieorganiczny arszenik, który jest oczywiście trucizną. Do tej pory przeprowadziliśmy 3 ekspedycje w rejon składowisk broni. Pobieramy próbki ryb, głównie dorsza. Obserwujemy tam nasilenie chorób ryb, a także inne efekty działania toksyn, ponieważ środki używane w bombach są silnie mutagenne. Nasi litewscy koledzy zidentyfikowali zmutowane komórki krwi ryb. Nie wykryliśmy, przynajmniej na razie, toksycznego poziomu zawartości arszeniku w tkankach, ale znajdujemy tę substancję w urynie ryb. Wydaje się więc, że arszenik pogarsza stan zdrowia zwierząt, ale nie na tyle, by uczynić je niebezpiecznymi do spożycia. Istnieje wiele innych substancji, które mogą wywierać podobny wpływ na środowisko naturalne, na przykład zanieczyszczenia organiczne albo metale ciężkie. Możemy przyjąć, że broń chemiczna nie jest jedynym zagrożeniem, ale dokłada się do istniejących już problemów. Popatrzcie, wokół nas widać co najmniej 11 kutrów, a przecież to obszar zamknięty dla połowów. Pełno tu amunicji. Rybacy chyba niezbyt przejmują się bronią chemiczną na dnie Bałtyku. Bałtyccy rybacy muszą się zawsze liczyć z możliwością znalezienia w sieciach bomby albo niebezpiecznych środków chemicznych. Duńska wyspa Bornholm, leżąca w samym środku morza, sąsiaduje z jednym z największych składowisk. Moja rodzina łowi tu ryby od 5 pokoleń. To jest zestaw na wypadek, gdybyśmy znaleźli bombę chemiczną. A zdarza się to dosyć często. Tym możemy zmyć skażenia.
To są preparaty na różne typy trucizn, na przykład płyn przeciwgazowy. Tak to wygląda. Są tego trzy rodzaje. Mamy proszek przeciwgazowy. Proszę bardzo. Jest też instrukcja, w której można przeczytać, jak używać tych środków. Tutaj widać akweny, na których zatapiano broń chemiczną. Żółte pole to teren niebezpieczny, a czerwone szczególnie niebezpieczny. Tu jest Bornholm. Bałtyk. Gotlandia w Szwecji. I jeszcze ten obszar na czerwono, więc bardzo niebezpieczny. Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo rybaków i ich kutrów w przypadku, gdyby natrafili na te substancje. Zachęcamy ich więc do unikania niebezpiecznych akwenów, a także kompensujemy im wartość ryb, których w ten sposób nie mogą złowić i sprzedać na rynku. Oto iperyt, który zaplątał się w sieci razem z rybami. Przebywając długo w wodzie, przeszedł ze stanu płynnego w stały. Zarówno w Danii, jak i za granicą notowane są wciąż przypadki wyłowienia przez rybaków pozostałości broni chemicznej. Dochodzi wówczas do skażenia łodzi i zatrucia członków załogi. Wciąż można znaleźć obiekty, które nie tylko zawierają substancje toksyczne, ale również materiał wybuchowy. Przez całą dobę trzymamy w pogotowiu zespół ratunkowy, który może w każdej chwili wypłynąć na pomoc rybakom, jeśli znajdą w sieciach pociski chemiczne. To jedyna taka jednostka i znajduje się właśnie na Bornholmie. Ostatni raz broń chemiczną znaleziono tu zaledwie kilka miesięcy temu. To pierwszy przypadek w tym roku. Dla porównania, w latach 90. notowaliśmy od 50 do 100 znalezisk rocznie, a zatem jest pewna poprawa. W ostatnich latach rozpoczęła się budowa nowego gazociągu biegnącego dnem Bałtyku. Istniały obawy, że prace doprowadzą do uszkodzenia niewybuchów i zanieczyszczenia morza. Gazociąg Nord Stream pobił rekord. Dwie równoległe nitki rozciągają się na 1200 km i podniemorskim łączą ogromne złoża gazu w Rosji z rynkami w Europie Zachodniej. Znajdujemy się na wybrzeżu Niemiec, w miejscu, w którym gazociąg wychodzi z morza i gaz jest przepompowywany do sieci europejskiej. Problem zatopionej amunicji zmusił nas do wykonania szczególnie dokładnych badań. Od chwili, gdy znany był już przebieg rury, prowadziliśmy rozpoznanie dna przy pomocy sonaru o wysokiej rozdzielczości, a także rozpoznanie magnetometryczne i batymetryczne. Następnie w obrębie korytarza gazociągu, czyli tam, gdzie rura miała dotykać dna, przeprowadziliśmy badania gradiometryczne oraz inspekcje wizualne. W efekcie na trasie gazociągu znaleźliśmy przeszło 400 sztuk amunicji. Dla bezpieczeństwa instalacji musieliśmy oczyścić pas o szerokości 25 metrów. Przed rozpoczęciem budowy zdetonowaliśmy niewybuchy w Zatoce Fińskiej i na wodach rosyjskich. W Niemczech amunicję wydobywaliśmy na powierzchnię. Znaleźliśmy też szereg pocisków chemicznych, które musieliśmy ominąć.
Gazociąg został poprowadzony tak, by nie przecinać niebezpiecznych składowisk. Jak dotąd żadne europejskie państwo nie podjęło się oczyszczenia morza z zatopionej broni chemicznej. Podczas obu wojen światowych Amerykanie walczyli daleko od domu. Dopiero dziś wyszło na jaw, że u wybrzeży Stanów Zjednoczonych latami zatapiano niewykorzystaną broń chemiczną. Prowadziłem śledztwo dziennikarskie na temat utylizacji amunicji z tutejszych baz wojskowych. Wpadły mi wówczas w ręce fotografie z lat 40., 50. i 60. Widać było na nich niezliczone pojemniki iperytu, luizytu i fosgenu. Ładowano je na barki, po czym wyrzucano za burtę na pełnym morzu. Zatapiano ogromne ilości niebezpiecznych gazów bojowych. Oficjalna dokumentacja była skromna, jednak można było z niej zrozumieć, iż tego typu składowisk było wiele, całe dziesiątki. Znajdowały się przy brzegach 11 stanów, a także w bliskiej odległości od wybrzeży innych krajów. To otworzyło mi oczy na problem broni chemicznej. Na wodach stanu Virginia amerykańska armia zlokalizowała 3 składowiska. Jedno znajduje się tutaj, nieopodal Virginia Beach, przed samym nosem plażowiczów, którzy teraz opalają się i grają w siatkówkę. Dno jest tam bardzo głęboko, na 3,5 tysiąca metrów. To granica szelfu kontynentalnego. Tak przynajmniej mówi dokumentacja sporządzona w latach 40., gdy rozpoczynała się utylizacja. Jednak wojskowi nie potrafią powiedzieć, na ile dokładnie przestrzegano wyznaczonych lokalizacji składowisk. Informacja ta była szokiem zarówno dla amerykańskiego społeczeństwa, jak i dla Kongresu. Parlamentarzyści nie wiedzieli, że armia zatapiała toksyczne materiały i że robiła to tuż przy naszych brzegach. Zaskoczeniem był również brak kontroli nad składowiskami. Nie zrobiono ani jednego badania, by potwierdzić lokalizację zatopionej amunicji czy odnaleźć składowiska, których armia nie umieściła w dokumentacji. Nikt nie wie, gdzie one mogą się znajdować. Dzięki rewelacjom Johna Bulla Kongres zażądał, by armia odnalazła zagubione składowiska. Poszukiwania prowadzone są w tej samej bazie, w której niegdyś produkowano broń chemiczną. Moim zadaniem jest badanie archiwów. Szukam informacji o tym, gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach dochodziło do zatapiania niebezpiecznej amunicji. W tych białych segregatorach są efekty 5 lat mojej pracy. Udało się nam zlokalizować niektóre składowiska broni chemicznej oraz konwencjonalnej, znajdujące się na wodach amerykańskich. Przypomina to rozwiązywanie szarady. Znajdujemy na przykład fragment korespondencji, z której wynika, że w bazie Edgewood znajdowały się niesprawne pociski z białym fosforem oraz iperytem. Dołączono prośbę o ich utylizację, ponieważ nie nadawały się do renowacji. Szukamy dalej. Raptem trafiamy na dokument z bazy morskiej w Norfolk, i te dwie sprawy łączą się w całość. Znamy teraz nazwę okrętu. Możemy zajrzeć do jego dziennika pokładowego w nadziei, że kapitan zapisał współrzędne geograficzne, przebytą trasę i czas. Sklejanie tych rozerwanych informacji przypomina układanie puzli o 10 tysiącach kawałków. Jak długo jeszcze będziemy się z tym męczyć? Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. W latach 80. William Brankowitz szukał składowisk amerykańskiej broni chemicznej na zlecenie Departamentu Obrony. Pod koniec wojny, tak samo jak Rosjanie, przejęliśmy ogromne ilości broni chemicznej. Skutki tego odczuwamy po dziś dzień. Część zapasów zabrano do Ameryki do dalszej eksploatacji i badań. Resztę jednak
uznano za zbędną, to też znacznej ilości broni chemicznej, zostały wywiezione na pełne morze i zatopione. Proceder ten trwał aż do lat 60., kiedy pojawiły się wątpliwości, czy to najlepszy sposób utylizacji niebezpiecznych substancji. Pod koniec lat 60. planowano przeprowadzenie operacji o nazwie CHASE, obejmującej całą grupę składowisk. Wywołało to silny sprzeciw. W tym czasie zaczęto już rozumieć skalę zagrożenia. W 1969 roku armia poprosiła Narodową Akademię Nauk o zbadanie tego problemu i wskazanie najlepszej metody utylizacji. Naukowcy odpowiedzieli, ponieważ nie wiemy dokładnie, jakim procesom będą podlegać te materiały na dnie morza, sugerujemy wstrzymanie zatapiania broni chemicznej. Od tej pory nie wyrzucano już toksycznych substancji do oceanu. Dwa lata później kongres wprowadził oficjalny zakaz takich praktyk. Pentagon rozpoczął niedawno pilotażowy program badający wpływ zatopionych środków bojowych na środowisko. Prowadzony jest na Hawajach, gdzie Amerykanie przez lata wyrzucali tony amunicji chemicznej i konwencjonalnej. Myślę, że czegoś się nauczyliśmy. Ocean to nie jest wysypisko śmieci. Wszystko, co tam wyrzucamy, ma wpływ na środowisko. Mając taką wiedzę, próbujemy dziś zrozumieć, jakie są skutki zatapiania broni chemicznej. Badamy ryby oraz pozostałą faunę i florę morską. Chcemy wiedzieć, czy wyławianie amunicji jest najlepszym wyjściem z sytuacji. Zatopione obiekty znajdują się na dnie już 30 albo 40 lat. Niektóre nawet 80 lat. Przez ten czas morskie środowisko bardzo je zmieniło. Proces ten zmierza do stopniowego rozkładu i absorpcji materiałów chemicznych. Nie znaleźliśmy dotąd obiektów zagrażających zdrowiu, życiu ani bezpieczeństwu. Pozostawienie tej amunicji w spokoju wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Możliwe jednak, że w przyszłości znajdziemy miejsce, w którym trzeba będzie podjąć inną decyzję. Opieramy się na podejściu naukowym i chcemy dobrze zrozumieć wpływ broni chemicznej na środowisko i ludzi, a także jakie będą skutki wyłowienia tych obiektów na powierzchni. Czy naprawdę byłoby to najbezpieczniejsze wyjście z sytuacji? Stany Zjednoczone i Wielka Brytania rozszerzyły klauzulę tajności materiałów związanych z zatapianiem broni chemicznej do 2017 roku. Przez 60 lat wojsko ograniczało możliwości naukowego zbadania tego problemu. Broń chemiczną z czasów II wojny światowej utylizowała również Kanada. Za sprawą pewnego emerytowanego sapera rozpoczęła się tam kampania na rzecz oczyszczenia środowiska z niebezpiecznych substancji. Dzień dobry, nazywam się Wendy Bergfeld. Słuchacie audycji Main Street. W dzisiejszym programie naszym gościem jest Terry Long, emerytowany inżynier wojskowy i specjalista od rozminowywania z 30-letnim doświadczeniem. Terry chce nam przekazać ostrzeżenie. Urodziłem się w Sydney, w Nowej Szkocji i tam się wychowałem. W samym środku wyspy Cape Breton jest jezioro o nazwie Brador. Wyspa jest piękna, w niektórych miejscach zupełnie dzika. Tymczasem na dnie jeziora znajduje się 5 składowisk amunicji konwencjonalnej i jedno chemiczne. Tuż obok, w Johnstown,
była fabryka gazów bojowych. Wojskowi trzymali to w ścisłej tajemnicy i nikt w okolicy nie wiedział, co tam się odbywało. Tak samo było, kiedy zaczęło się rozbrajanie. Po prostu rozebrali budynki i zostawili ten teren na pastwę losu. Nikomu z mieszkańców nie przyszłoby do głowy, że tam była broń chemiczna. Gdy tylko się o tym dowiedziałem, było dla mnie jasne, że trzeba ratować nasze jezioro. Zacząłem szukać informacji o składowiskach poza Nową Szkocją i przeraziłem się. Jest ich masa, zarówno wzdłuż wschodniego, jak i zachodniego wybrzeża Kanady. To samo w innych regionach świata, od Bałtyku po Morze Japońskie. Poprosiłem o możliwość wystąpienia przed kanadyjskim senatem. Poszedłem tam razem z przedstawicielami rdzennych mieszkańców Ameryki, z Wajkoba, jako opiekunami Matki Ziemi, żeby w dyskusji przyjąć ich punkt widzenia. Rozmawialiśmy o różnych składowiskach oraz substancjach, które się w nich znajdują. Sformułowaliśmy dwa zalecenia, aby ONZ zwołała międzynarodową konferencję do spraw zatopionej amunicji, oraz by stworzyć grupę złożoną z przedstawicieli wszystkich stron zajmujących się podmorskimi składowiskami. Ponieważ nie udało się zwołać konferencji, sam założyłem organizację o nazwie Międzynarodowy Dialog na temat zatopionej amunicji. Albert, good to see you. Good, really good. Glad to see you again. Nazywam się Albert Marshall. Jestem członkiem klanu Łosi z plemienia Mi'kmaqi na terytorium Mi'kmaq. Podczas wojny samoloty lądowały tu bez przerwy. W wody jeziora Brador wyrzucano wiele bomb. Terry Long powiedział mi, czym były napełnione. Często obserwowaliśmy dziwne zmiany patologiczne u zwierząt wodnych. Spośród członków mojej najbliższej rodziny, siedem osób zmarło na różne odmiany raka. W czasie, gdy tu rozmawiamy, moja wnuczka leży w szpitalu dziecięcym w Halifax, również z rakiem. Jezioro od wieków było naszym głównym źródłem pożywienia. Planując, musimy myśleć o konsekwencjach aż do siódmego pokolenia naprzód. Trzeba więc zrobić wszystko, by przyszłe generacje mogły się cieszyć takim samym bogactwem jak my dzisiaj. Władze Kanady nigdy nie przyznały się do zatapiania broni chemicznej w jeziorze Brador. Jednak nigdy też temu nie zaprzeczyły. Terry Long uznaje to za przyznanie się do winy. Plany rozminowywania europejskich i amerykańskich składowisk rozbijają się o lęk przed jeszcze większym skażeniem środowiska. Tymczasem Japończycy uznali, że warto spróbować i zainicjowali program oczyszczenia swoich mórz z broni chemicznej. Wokół portu rozlokowało się wiele fabryk. Jest to bardzo ważny ośrodek z punktu widzenia japońskiego przemysłu i handlu. W listopadzie 2000 roku zaszła konieczność pogłębienia basenu portu Kanda, ponieważ jego dno było bardzo zdegradowane. Zrobiliśmy więc odpowiednie badania i przystąpiliśmy do usuwania niewybuchów bomb, min i innych niebezpiecznych obiektów. W pewnym momencie natrafiliśmy na podejrzaną substancję. Gdy po wydobyciu na ląd zbadali ją specjaliści z marynarki wojennej, okazało się, że jest to broń chemiczna. W latach 30. Cesarstwo Japonii wyprodukowało znaczne ilości bojowych środków chemicznych, zawierających iperyt oraz luizyt. Zostały one użyte przeciwko ludności cywilnej podczas inwazji Mandżurii w 1937 roku. Zginęło tysiące osób. Trujące gazy produkowano na wyspie Ukonoshima,
Prace prowadzone były w tak wielkiej tajemnicy, że podczas II wojny światowej wyspa została usunięta z japońskich map. Wiosną 1946 roku, było to w maju lub w czerwcu, na wyspę przybyli amerykańscy żołnierze. Przepompowali do beczek wszystkie znajdujące się tam substancje bojowe, a potem załadowali je na dwa okręty, wywieźli w morze i tam wyrzucili za burtę. Znajdujemy je dziś w różnych miejscach. W Narashino, China, w zatoce Kure, a nawet nieopodal Tokio. Jednak największe składowisko jest w rejonie miasta Kanda, gdzie mieściła się baza wojskowa. W porcie Kanda bomby leżą na głębokości zaledwie 10 metrów. Rząd japoński podpisał kontrakt z gigantem przemysłu stalowego, korporacją Kobelco, na wydobycie i zniszczenie zatopionej broni. Od wielu lat zajmujemy się neutralizacją niewybuchów w porcie Kanda. Unieszkodliwiliśmy około 3000 obiektów. Ponieważ pracujemy bezpiecznie i nie zanotowaliśmy ani jednego wypadku, nasze umiejętności są wysoko cenione. System Da Vinci został zbudowany specjalnie do utylizacji broni chemicznej. Przed zdetonowaniem bombę obkłada się materiałem wybuchowym, a następnie umieszcza w komorze próżniowej. Podczas eksplozji gwałtowny skok temperatury i ciśnienia niszczy strukturę molekularną gazów bojowych. Technologią stworzoną przez Kobelco zaczęły się interesować inne państwa – Stany Zjednoczone, Belgia i Francja. Doskonałe wyniki pracy podwodnych robotów w porcie Kanda pokazują, że można bezpiecznie rozminować składowiska aż do głębokości 150 metrów. Na dnie mórz i oceanów zalegają wciąż miliony ton broni chemicznej. Niektóre obiekty są tam już od 70 lat. Większość państw jawnie unika wzięcia odpowiedzialności za usunięcie swoich składowisk broni. Wiele podwodnych bomb nie należy też do żadnego państwa. Na przykład, kto powinien zapłacić za niemiecką broń chemiczną zatopioną po wojnie przez aliantów? Organizacja do spraw zakazu broni chemicznej, którą w 2013 roku nagrodzono pokojową Nagrodą Nobla, stawia sobie za cel eliminację broni chemicznej na świecie. Od roku 1992 190 państw podpisało konwencję zabraniającą użycia broni chemicznej. Jednak organizacja nie zajęła stanowiska w sprawie broni zatopionej w morzu. Jacek? Dobrze cię widzieć. Terry Long, wspierany przez urzędników z państw nadbałtyckich, pojechał zaprezentować ten problem w Hadze. Chce skłonić organizację, by wsparła program oczyszczenia mórz. Dzień dobry, chciałbym powitać wszystkich przybyłych na dzisiejsze spotkanie. Nazywam się Terence Patrick Long i jestem przewodniczącym Międzynarodowego Dialogu o Zatopionej Amunicji. Potrzeba dziś odpowiedzialności i przywództwa, a także koordynacji międzynarodowych wysiłków, aby rozwiązać problem podwodnych składów broni chemicznej.
Uważamy, że czas zacząć działać. Podwodna broń coraz częściej zjawia się na powierzchni. Jesteśmy przekonani, iż państwa zrzeszone w Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej wysłuchają nareszcie naszego głosu. Ludzie często pytają, czy liczba wycieków się zwiększa i czy postępuje skażenie środowiska. Nie potrafimy im odpowiedzieć tak dokładnie, jakbyśmy pragnęli. Zamykanie oczu na problem zatopionej amunicji jest ogromną pomyłką społeczności międzynarodowej. Musimy zaakceptować fakt, że substancje, które są zbyt toksyczne, by można było ich dotknąć bez rękawiczek, nie mogą się znajdować w morskim środowisku. Naukowcy muszą mieć zapewnioną swobodę badań. Utajnienie problemu zatopionej broni, jakie alianci narzucili jeszcze na konferencji poczdamskiej w 1945 roku, musi zostać zakończone. Jest to konieczne, aby można było właściwie oszacować zagrożenia, jakie broń ta stwarza dla ludzi, środowiska oraz całego łańcucha pokarmowego. Wersja polska, platforma NC+. Tekst Filip Szymborski. Czytał Maciej Orłowski. W taki sposób zanieczyszczenie rozprzestrzeniało się przez całe dekady. Podobnie mają się sprawy na północy Europy, w Morzu Bałtyckim. Podczas II wojny światowej Akwenten stał się areną zmagań trzech flot – niemieckiej, fińskiej i sowieckiej. Dziś Bałtyk cieszy się złą sławą najbardziej zanieczyszczonego akwenu na świecie. Mamy coś. Tutaj. Wygląda na bombę lotniczą. Możemy wypłynąć w głąb morza na 2, 3, a nawet 4 kilometry, a głębokość wody nie schodzi poniżej 20 metrów i całe dno usiane jest niewybuchami. Jestem biologiem morza i badaczem środowiska naturalnego. Od 10 lat zajmuję się zatopioną amunicją. Moja specjalność to składowiska chemicznych środków bojowych na niemieckich wodach terytorialnych. Analizując mapy morskie, natrafiłem na obszary oznaczone jako brudna amunicja. Zaciekawiło mnie to. Więc zwróciłem się do władz o dokładniejsze informacje. Nie potrafili mi jednak dać żadnej odpowiedzi. Poświęciłem wiele miesięcy na poszukiwania śladów zatapianej amunicji. Ostatecznie ustaliłem, że w pobliżu Helgolandu, na niemieckich wodach Morza Północnego, a także w Zatoce Flensburskiej i Lubeckiej, na Morzu Bałtyckim, wyrzucano do wody pociski napełnione środkami chemicznymi. Przez lata zapewniano nas, że broń chemiczna znajduje się daleko od wybrzeża, w pobliżu Bornholmu i w cieśninie Skagerrak. To dostatecznie daleko od plaż, by zniwelować ryzyko bezpośredniego kontaktu z toksycznymi substancjami. Dziś wiemy, że w niemieckich wodach przybrzeżnych znajduje się co najmniej 1,5 miliona ton konwencjonalnej amunicji.
a także broń chemiczna. Trzeba działać szybko, szczególnie jeśli chodzi o amunicję chemiczną w wodach przybrzeżnych. Tymczasem temat ten jest najczęściej zamiatany pod dywan. Panuje przekonanie, że lepiej nie podnosić go w publicznej dyskusji, bo mogłoby to zaszkodzić naszemu przemysłowi turystycznemu. Polityka czasów zimnej wojny uniemożliwiała prowadzenie badań nad tym. Emerytowany inżynier wojskowy i specjalista od rozminowywania z 30-letnim doświadczeniem. Terry chce nam przekazać ostrzeżenie. Urodziłem się w Sydney, w Nowej Szkocji, i tam się wychowałem. W samym środku wyspy Cape Breton jest jezioro o nazwie Brador. Wyspa jest piękna, w niektórych miejscach zupełnie dzika. Tymczasem na dnie jeziora znajduje się 5 składowisk amunicji konwencjonalnej i jedno chemiczne. Tuż obok, w Johnstown, była fabryka gazów bojowych. Wojskowi trzymali to w ścisłej tajemnicy i nikt w okolicy nie wiedział, co tam się odbywało. Tak samo było, kiedy zaczęło się rozbrajanie. Po prostu rozebrali budynki i zostawili ten teren na pastwę losu. Nikomu z mieszkańców nie przyszłoby do głowy, że tam była broń chemiczna. Gdy tylko się o tym dowiedziałem, było dla mnie jasne, że trzeba ratować nasze jezioro. Zacząłem szukać informacji o składowiskach poza Nową Szkocją i przeraziłem się. Jest ich masa, zarówno wzdłuż wschodniego, jak i zachodniego wybrzeża Kanady. To samo w innych regionach świata, od Bałtyku po Morze Japońskie. Poprosiłem o możliwość wystąpienia przed kanadyjskim senatem. Poszedłem tam razem z przedstawicielami rdzennych mieszkańców Ameryki, z Wajkoba, jako opiekunami Matki Ziemi, żeby w dyskusji przyjąć ich punkt widzenia. Rozmawialiśmy o różnych składowiskach oraz substancjach, które się w nich znajdują. Sformułowaliśmy 2 zalecenia, aby ONZ zwołała międzynarodową konferencję do spraw zatopionej amunicji oraz by stworzyć grupę złożoną z przedstawicieli wszystkich stron zajmujących się podmorskimi składowiskami. Ponieważ nie udało się zwołać konferencji, sam założyłem organizację o nazwie Międzynarodowy Dialog na temat zatopionej amunicji. Albert, hi, good to see you. Good, really good. Glad to see you again. Nazywam się Albert Marshall. Jestem członkiem klanu Łosi z plemienia Mi'kmaqi na terytorium Mi'kmaq. Podczas wojny samoloty lądowały tu bez przerwy. W wody jeziora Brador wyrzucano wiele bomb. Terry Long powiedział mi, czym były napełnione. Często obserwowaliśmy dziwne zmiany patologiczne u zwierząt wodnych, składowisk broni. Wiele podwodnych bomb nie należy też do żadnego państwa. Na przykład, kto powinien zapłacić za niemiecką broń chemiczną zatopioną po wojnie przez aliantów? Organizacja do spraw zakazu broni chemicznej, którą w 2013 roku nagrodzono pokojową Nagrodą Nobla, stawia sobie za cel eliminację broni chemicznej na świecie. Od roku 1992 190 państw podpisało konwencję zabraniającą użycia broni chemicznej. Jednak organizacja nie zajęła stanowiska w sprawie broni zatopionej w morzu. Jacek? Dobrze cię widzieć. Terry Long, wspierany przez urzędników z państw nadbałtyckich, pojechał zaprezentować ten problem w Hadze. Chce skłonić organizację, by wsparła program oczyszczenia mórz. Dzień dobry, chciałbym powitać wszystkich przybyłych na dzisiejsze spotkanie.
Nazywam się Terence Patrick Long i jestem przewodniczącym Międzynarodowego Dialogu o Zatopionej Amunicji. Potrzeba dziś odpowiedzialności i przywództwa, a także koordynacji międzynarodowych wysiłków, aby rozwiązać problem podwodnych składów broni chemicznej. Uważamy, że czas zacząć działać. Podwodna broń coraz częściej zjawia się na powierzchni. Jesteśmy przekonani, iż państwa zrzeszone w Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej wysłuchają nareszcie naszego głosu. Ludzie często pytają, czy liczba wycieków się zwiększa i czy postępuje skażenie środowiska. Nie potrafimy im odpowiedzieć tak dokładnie, jakbyśmy pragnęli. Zamykanie oczu na problem zatopionej amunicji jest ogromną pomyłką społeczności międzynarodowej. Musimy zaakceptować fakt, że substancje, które są zbyt toksyczne, by można było ich dotknąć bez rękawiczek, nie mogą się znajdować w morskim środowisku. Naukowcy muszą mieć zapewnioną swobodę badań. Utajnienie problemu zatopionej broni, jakie alianci narzucili jeszcze na konferencji poczdamskiej w 1945 roku, musi zostać zakończone. Jest to konieczne, aby można było właściwie oszacować zagrożenia, jakie broń ta stwarza dla ludzi, środowiska oraz całego łańcucha pokarmowego. Wersja polska, platforma NC+. Tekst Filip Szymborski. Czytał Maciej Orłowski. Dziś wiemy, że w niemieckich wodach przybrzeżnych znajduje się co najmniej 1,5 miliona ton konwencjonalnej amunicji, a także broń chemiczna. Trzeba działać szybko, szczególnie jeśli chodzi o amunicję chemiczną w wodach przybrzeżnych. Tymczasem temat ten jest najczęściej zamiatany pod dywan. Panuje przekonanie, że lepiej nie podnosić go w publicznej dyskusji, bo mogłoby to zaszkodzić naszemu przemysłowi turystycznemu. Polityka czasów zimnej wojny uniemożliwiała prowadzenie badań nad skutkami zatapiania broni chemicznej w wodach Bałtyku. Jednak po upadku Związku Sowieckiego naukowcy dostali zielone światło. Polska Akademia Nauk rozpoczęła program o nazwie KEMSI. Jesteśmy jedną z 11 instytucji działających w krajach nadbałtyckich, Szwecji, Finlandii, Niemczech, Litwie i Polsce. Bałtyk stał się cennym zasobem. Pojawiają się w nim nowe rurociągi, turbiny wiatrowe, kable, a wszystko to wymaga dostępu do dna morskiego. Niebezpiecznie jest zaczynać takie prace bez rzetelnej informacji. Zajmujemy się oceną ryzyka związanego z zalegającą na dnie morskim amunicją z czasów II wojny światowej. Badamy jej położenie, zanieczyszczenie morza wokół składowisk oraz wpływ substancji chemicznych na ekosystem. Znajdujemy się nad największym składowiskiem na Morzu Bałtyckim, zlokalizowanym w głębi bornholmskiej. Zatopiono tu około 30 tysięcy ton materiałów wybuchowych. Spodziewano się, że ładunek ugrzęźnie w błotnistych osadach na dnie i nie będzie dryfować w inne rejony morza. Wierzono, że wody w pobliżu dna są całkowicie nieruchome. Żadnych prądów głębinowych, żadnego ruchu wody. Bomby miały tam zostać na zawsze. Dziś wiemy, że przez ten obszar przechodzi słona woda z Morza Północnego, która przemieszcza się ku dalszym rejonom Bałtyku. Zatem jeśli osady na dnie zostały zanieczyszczone, to substancje toksyczne rozsiewają się stąd na całe morze. Postanowiliśmy pobrać próbki z dna morskiego wokół obiektów w odległości 0,5 metra od bomb. Miejsca te są prawdopodobnie skażone.
Technologią stworzoną przez Kobelco zaczęły się interesować inne państwa – Stany Zjednoczone, Belgia i Francja. Doskonałe wyniki pracy podwodnych robotów w porcie Kanda pokazują, że można bezpiecznie rozminować składowiska aż do głębokości 150 metrów. Na dnie mórz i oceanów zalegają wciąż miliony ton broni chemicznej. Niektóre obiekty są tam już od 70 lat. Większość państw jawnie unika wzięcia odpowiedzialności za usunięcie swoich składowisk broni. Wiele podwodnych bomb nie należy też do żadnego państwa. Na przykład, kto powinien zapłacić za niemiecką broń chemiczną zatopioną po wojnie przez aliantów? Organizacja do spraw zakazu broni chemicznej, którą w 2013 roku nagrodzono pokojową Nagrodą Nobla, stawia sobie za cel eliminację broni chemicznej na świecie. Od roku 1992 190 państw podpisało konwencję zabraniającą użycia broni chemicznej. Jednak organizacja nie zajęła stanowiska w sprawie broni zatopionej w morzu. Jacek? Dobrze cię widzieć. Terry Long, wspierany przez urzędników z państw nadbałtyckich, pojechał zaprezentować ten problem w Hadze. Chce skłonić organizację, by wsparła program oczyszczenia mórz. Dzień dobry, chciałbym powitać wszystkich przybyłych na dzisiejsze spotkanie. Nazywam się Terence Patrick Long i jestem przewodniczącym Międzynarodowego Dialogu o Zatopionej Amunicji. Potrzeba dziś odpowiedzialności i przywództwa, a także koordynacji międzynarodowych wysiłków, aby rozwiązać problem podwodnych składów broni chemicznej. Uważamy, że czas zacząć działać. Podwodna broń coraz częściej zjawia się na powierzchni. Jesteśmy przekonani, iż państwa zrzeszone w Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej wysłuchają nareszcie naszego głosu. Ludzie często pytają, czy liczba wycieków się zwiększa i czy postępuje skażenie środowiska bezpiecznej amunicji. W tych białych segregatorach są efekty 5 lat mojej pracy. Udało się nam zlokalizować niektóre składowiska broni chemicznej oraz konwencjonalnej, znajdujące się na wodach amerykańskich. Przypomina to rozwiązywanie szarady. Znajdujemy na przykład fragment korespondencji, z której wynika, że w bazie Edgewood znajdowały się niesprawne pociski z białym fosforem oraz iperytem. Dołączono prośbę o ich utylizację, ponieważ nie nadawały się do renowacji. Szukamy dalej. Raptem trafiamy na dokument z bazy morskiej w Norfolk i te dwie sprawy łączą się w całość. Znamy teraz nazwę okrętu. Możemy zajrzeć do jego dziennika pokładowego w nadziei, że kapitan zapisał współrzędne geograficzne, przebytą trasę i czas. Sklejanie tych rozerwanych informacji przypomina układanie puzli o 10 tysiącach kawałków. Jak długo jeszcze będziemy się z tym męczyć? Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. W latach 80. William Brankowitz szukał składowisk amerykańskiej broni chemicznej na zlecenie Departamentu Obrony. Pod koniec wojny, tak samo jak Rosjanie, przejęliśmy ogromne ilości broni chemicznej. Skutki tego odczuwamy po dziś dzień. Część zapasów zabrano do Ameryki do dalszej eksploatacji i badań. Resztę jednak uznano za zbędną, to też znacznej ilości broni chemicznej, zostały wywiezione na pełne morze i zatopione.
Proceder ten trwał aż do lat 60., kiedy pojawiły się wątpliwości, czy to najlepszy sposób utylizacji niebezpiecznych substancji. Pod koniec lat 60. planowano przeprowadzenie operacji o nazwie CHASE, obejmującej całą grupę składowisk. Wywołało to silny sprzeciw. W tym czasie zaczęto już rozumieć skalę zagrożenia. W 1969 roku armia poprosiła Narodową Akademię Nauk o zbadanie tego problemu i wskazanie najlepszej metody utylizacji. Naukowcy odpowiedzieli, ponieważ nie wiemy dokładnie, jakim procesom będą podlegać te materiały na dnie morza, sugerujemy wstrzymanie zatapiania broni chemicznej. Wynika z niego, że część broni chemicznej została zatopiona w morzu. Patrząc na to jezioro, każdy powie, tu nie może być żadnej amunicji, nie widać jej, widać piękny akwen, więc co by tu robiły bomby? A jednak one tu są i płacimy za to wysoką cenę. Pewnego dnia, gdy wyciągaliśmy sieci, poczułem dziwny, nieznany zapach, od którego kręciło się w głowie. Oczy zaczęły mnie palić. Nie widziałem dobrze i nie mogłem swobodnie oddychać. Pod powierzchnią wody tykają bomby z opóźnionym zapłonem. Milion ton niewykorzystanych pocisków chemicznych zalega dna mórz na całym świecie. Ich trująca zawartość powoli wycieka. Oto nieznana historia, ujawniona za sprawą najnowszych osiągnięć techniki oraz świeżo odtajnionych dokumentów. Śmierć przyczajona w głębinach. Broń chemiczna w swoich najróżniejszych formach znana jest już od czasów starożytnych. Jednak jej szerokie zastosowanie w warunkach bojowych datuje się od czasów I wojny światowej. Pierwszy skuteczny atak z użyciem chloru miał miejsce podczas drugiej bitwy pod Ypres 22 czerwca 1915 roku na 6-kilometrowym odcinku frontu. Później stosowano też inne substancje. Jednak prawdziwy przełom nastąpił w roku 1917, gdy po raz pierwszy użyto iperytu siarkowego. Nazwano go królem gazów bojowych. Nowa broń niszczyła ludzkie ciało od środka i od zewnątrz. Jako pierwsze atakowane były oczy. Gaz powodował silne pieczenie przechodzące w bolesny obrzęk powiek i szybką, czasem nieodwracalną utratę wzroku wskutek zmętnienia soczewki oka. Płuca były niszczone na poziomie komórkowym. Efektem był kaszel i krwawienie. Na tkankach płuc pojawiały się pęcherzyki utrudniające oddychanie i prowadzące do obrzęku oraz śmierci, nie dalej jak 10 dni od kontaktu z substancją. Najbardziej widoczne efekty gazu pojawiały się na skórze. Czerwone podrażnienia, na których wyrastały niezwykle bolesne pęcherze, napełnione żółtawą cieczą. Okres międzywojenny sprzyjał produkcji broni chemicznej oraz konwencjonalnej, znajdującej się na wodach amerykańskich. Przypomina to rozwiązywanie szarady. Znajdujemy na przykład fragment korespondencji, z której wynika, że w bazie Edgewood znajdowały się niesprawne pociski z białym fosforem oraz iperytem. Dołączono prośbę o ich utylizację, ponieważ nie nadawały się do renowacji. Szukamy dalej. Raptem trafiamy na dokument z bazy morskiej w Norfolk i te dwie sprawy łączą się w całość. Znamy teraz nazwę okrętu. Możemy zajrzeć do jego dziennika pokładowego w nadziei, że kapitan zapisał współrzędne geograficzne, przebytą trasę i czas. Sklejanie tych rozerwanych informacji przypomina układanie puzli o 10 tysiącach kawałków.
you find something that matches up. It's like, I can only equate it maybe to a jigsaw puzzle with 10,000 pieces. Jak długo jeszcze będziemy się z tym męczyć? Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. W latach 80. William Brankowitz szukał składowisk amerykańskiej broni chemicznej na zlecenie Departamentu Obrony. Pod koniec wojny, tak samo jak Rosjanie, przejęliśmy ogromne ilości broni chemicznej. Skutki tego odczuwamy po dziś dzień. Część zapasów zabrano do Ameryki do dalszej eksploatacji i badań. Resztę jednak uznano za zbędną, to też znacznej ilości broni chemicznej, zostały wywiezione na pełne morze i zatopione. Proceder ten trwał aż do lat 60., kiedy pojawiły się wątpliwości, czy to najlepszy sposób utylizacji niebezpiecznych substancji. Pod koniec lat 60. planowano przeprowadzenie operacji o nazwie CHASE, obejmującej całą grupę składowisk. Wywołało to silny sprzeciw. W tym czasie zaczęto już rozumieć skalę zagrożenia. W 1969 roku armia poprosiła Narodową Akademię Nauk o zbadanie tego problemu i wskazanie najlepszej metody utylizacji. Naukowcy odpowiedzieli, ponieważ nie wiemy dokładnie, jakim procesom będą podlegać te materiały na dnie morza, sugerujemy wstrzymanie zatapiania broni chemicznej. Od tej pory nie wyrzucano już toksycznych substancji do oceanu. Dwa lata później kongres... Przez całą dobę trzymamy w pogotowiu zespół ratunkowy, który może w każdej chwili wypłynąć na pomoc rybakom, jeśli znajdą w sieciach pociski chemiczne. To jedyna taka jednostka i znajduje się właśnie na Bornholmie. Ostatni raz broń chemiczną znaleziono tu zaledwie kilka miesięcy temu. To pierwszy przypadek w tym roku. Dla porównania, w latach 90. notowaliśmy od 50 do 100 znalezisk rocznie, a zatem jest pewna poprawa. W ostatnich latach rozpoczęła się budowa nowego gazociągu biegnącego dnem Bałtyku. Istniały obawy, że prace doprowadzą do uszkodzenia niewybuchów i zanieczyszczenia morza. Gazociąg Nord Stream pobił rekord. Dwie równoległe nitki rozciągają się na 1200 km i podniemorskim łączą ogromne złoża gazu w Rosji z rynkami w Europie Zachodniej. Znajdujemy się na wybrzeżu Niemiec, w miejscu, w którym gazociąg wychodzi z morza i gaz jest przepompowywany do sieci europejskiej. Problem zatopionej amunicji zmusił nas do wykonania szczególnie dokładnych badań. Od chwili, gdy znany był już przebieg rury, prowadziliśmy rozpoznanie dna przy pomocy sonaru o wysokiej rozdzielczości, a także rozpoznanie magnetometryczne i batymetryczne. Następnie, w obrębie korytarza gazociągu, czyli tam, gdzie rura miała dotykać dna, przeprowadziliśmy badania gradiometryczne oraz inspekcje wizualne. W efekcie na trasie gazociągu znaleźliśmy przeszło 400 sztuk amunicji. Dla bezpieczeństwa instalacji musieliśmy oczyścić pas o szerokości 25 metrów. Przed rozpoczęciem budowy zdetonowaliśmy niewybuchy w Zatoce Fińskiej i na wodach rosyjskich. W Niemczech amunicję wydobywaliśmy na powierzchnię. Znaleźliśmy też szereg pocisków chemicznych, które musieliśmy ominąć.
Gazociąg został poprowadzony tak, by nie przecinać niebezpiecznych składowisk. Jak dotąd żadne europejskie na świecie. Od roku 1992 190 państw podpisało konwencję zabraniającą użycia broni chemicznej. Jednak organizacja nie zajęła stanowiska w sprawie broni zatopionej w morzu. Jacek? Dobrze cię widzieć. Terry Long, wspierany przez urzędników z państw nadbałtyckich, pojechał zaprezentować ten problem w Hadze. Chce skłonić organizację, by wsparła program oczyszczenia mórz. Dzień dobry, chciałbym powitać wszystkich przybyłych na dzisiejsze spotkanie. Nazywam się Terence Patrick Long i jestem przewodniczącym Międzynarodowego Dialogu o Zatopionej Amunicji. Potrzeba dziś odpowiedzialności i przywództwa, a także koordynacji międzynarodowych wysiłków, aby rozwiązać problem podwodnych składów broni chemicznej. Uważamy, że czas zacząć działać. Podwodna broń coraz częściej zjawia się na powierzchni. Jesteśmy przekonani, iż państwa zrzeszone w Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej wysłuchają nareszcie naszego głosu. Ludzie często pytają, czy liczba wycieków się zwiększa i czy postępuje skażenie środowiska. Nie potrafimy im odpowiedzieć tak dokładnie, jakbyśmy pragnęli. Zamykanie oczu na problem zatopionej amunicji jest ogromną pomyłką społeczności międzynarodowej. Musimy zaakceptować fakt, że substancje, które są zbyt toksyczne, by można było ich dotknąć bez rękawiczek, nie mogą się znajdować w morskim środowisku. Naukowcy muszą mieć zapewnioną swobodę badań. Utajnienie problemu zatopionej broni, jakie alianci narzucili jeszcze na konferencji poczdamskiej w 1945 roku, musi zostać zakończone. Jest to konieczne, aby można było właściwie oszacować zagrożenia, jakie broń ta stwarza dla ludzi, środowiska oraz całego łańcucha pokarmowego. Wersja polska, platforma NC+. Tekst Filip Szymborski. Czytał Maciej Orłowski. Jeśli znajdą w sieciach pociski chemiczne, to jedyna taka jednostka i znajduje się właśnie na Bornholmie. Ostatni raz broń chemiczną znaleziono tu zaledwie kilka miesięcy temu. To pierwszy przypadek w tym roku. Dla porównania w latach 90. notowaliśmy od 50 do 100 znalezisk rocznie, a zatem jest pewna poprawa. W ostatnich latach rozpoczęła się budowa nowego gazociągu biegnącego dnem Bałtyku. Istniały obawy, że prace doprowadzą do uszkodzenia niewybuchów i zanieczyszczenia morza. Gazociąg Nord Stream pobił rekord. Dwie równoległe nitki rozciągają się na 1200 km i podniemorskim łączą ogromne złoża gazu w Rosji z rynkami w Europie Zachodniej. Znajdujemy się na wybrzeżu Niemiec, w miejscu, w którym gazociąg wychodzi z morza i gaz jest przepompowywany do sieci europejskiej. Problem zatopionej amunicji zmusił nas do wykonania szczególnie dokładnych badań. Od chwili, gdy znany był już przebieg rury, prowadziliśmy rozpoznanie dna przy pomocy sonaru o wysokiej rozdzielczości, a także rozpoznanie magnetometryczne i batymetryczne.
Następnie w obrębie korytarza gazociągu, czyli tam, gdzie rura miała dotykać dna, przeprowadziliśmy badania gradiometryczne oraz inspekcje wizualne. W efekcie na trasie gazociągu znaleźliśmy przeszło 400 sztuk amunicji. Dla bezpieczeństwa instalacji musieliśmy oczyścić pas o szerokości 25 metrów. Przed rozpoczęciem budowy zdetonowaliśmy niewybuchy w Zatoce Fińskiej i na wodach rosyjskich. W Niemczech amunicję wydobywaliśmy na powierzchnię. Znaleźliśmy też szereg pocisków chemicznych, które musieliśmy ominąć. Gazociąg został poprowadzony tak, by nie przecinać niebezpiecznych składowisk. Jak dotąd żadne europejskie państwo nie podjęło się oczyszczenia morza z zatopionej broni chemicznej. Penie przechodzące w bolesny obrzęk powiek i szybką, czasem nieodwracalną utratę wzroku wskutek zmętnienia soczewki oka. Płuca były niszczone na poziomie komórkowym. Efektem był kaszel i krwawienie. Na tkankach płuc pojawiały się pęcherzyki utrudniające oddychanie i prowadzące do obrzęku oraz śmierci, nie dalej jak 10 dni od kontaktu z substancją. Najbardziej widoczne efekty gazu pojawiały się na skórze. Czerwone podrażnienia, na których wyrastały niezwykle bolesne pęcherze, napełnione żółtawą cieczą. Okres międzywojenny sprzyjał produkcji broni chemicznej. Większość programów wojskowych była tajna. Agencje wywiadu nie znały więc skali i zaawansowania badań przeciwnika. Jak zwykle w takich wypadkach zakładano więc najbardziej pesymistyczny scenariusz. Oto nowy arsenał, budowany od początku obecnego kryzysu. Fabryki są w pełnej gotowości i w jeden dzień mogą wyprodukować więcej iperytu niż stworzyliśmy przez całą pierwszą wojnę światową. Amerykanie zakupili 51 milionów pocisków chemicznych oraz milion bomb, a także 100 tysięcy ręcznych rozpylaczy. Mieli gigantyczne zapasy, 135 tysięcy ton gazu. Jednak oczekiwana przez wszystkich wojna chemiczna nigdy nie wybuchła. Na konferencji w Poczdamie zwycięzcy alianci podzielili między siebie chemiczne zapasy przeciwnika i zatopili je w morzu. Wydawało się to wówczas najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Program objęto klauzulą tajności do roku 2008. Broń chemiczną zatapiano na całym świecie. W Morzu Japońskim, w Oceanie Indyjskim, w Bałtyku, Morzu Północnym, Atlantyku, a nawet w pobliżu francuskiego Lazurowego Wybrzeża. Nasze dochodzenie rozpoczyna się we Włoszech. Opinia publiczna nie miała pojęcia o składowaniu broni chemicznej w morzu. Prawdę odkrył mediolański reporter Gianluca Di Feo, autor bestsellerowej książki Państwowe trucizny. Zainteresowałem się problemem włoskiej broni chemicznej przez przypadek. Po zamachach na World Trade Center 11 września 2001 roku, gdy planowano inwazję na Irak, głośno było o tamtejszej broni chemicznej. A quel punto incominciò.